Tadeusz Sumiński był wybitnym pejzażystą, dla którego najważniejszą wartością fotografii był jej dokumentalny charakter. Ta cecha dominuje w zdjęciach pokazywanych w Galerii Fotografii Ratusz. Są to fotografie przedstawiające zakłady przemysłowe. Tadeusz Sumiński to człowiek historia, to tak naprawdę człowiek, o którym można byłoby opowiadać nie tylko jako o fotografie, ale także jako o człowieku, który swoją działalnością wpisuje się w kanwę bohaterów historycznych. Fotografie Tadeusza Sumińskiego pochodzą z czasów, kiedy pracował jako fotograf dla miesięcznika Polska. Przede wszystkim wszystkie fotografie Tadeusza Sumińskiego, co zresztą dotyczy całej jego twórczości, są zawsze bardzo dobre technicznie. To widać po prostu, że każdy kadr jest bardzo wysmakowany, kompozycja jest dopracowana, ale też to, co ciekawe, to powtarzające się różne formy, które widać inspirowały czy interesowały fotografa, czy różne takie, nie wiem, powiedzmy kuliste fragmenty maszyn, czy fragmenty architektury, czy jakieś detale, tak jak w przypadku, nie wiem, fabryki zegarków. Wszystko to jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo inaczej pokazane niż pokazywał się przemysł też oficjalnej prasie tamtego czasu. Prezentowane zdjęcia pokazują mało znaną część dorobku fotografii Tadeusza Sumińskiego. Mieszkańcy Zamościa mogą jednak zapoznać się z pracami autora dzięki Fundacji Archeologia Fotografii, która opracowuje archiwum twórczości Tadeusza Sumińskiego.